Amelia i Lidka biją się o Damiana, bo myślą, że ta, która wygra, umówi się z chłopakiem. Przestańcie! Ej! Co to ma być? Zwariowałyście? Serio przyprowadziłeś turczyn? Serio myślałeś, że dam się tym dwóm pobić? Nic się nie dzieje. My tak się tutaj chodzi. To była no bo proszę pani, one się pobiły o Damiana. My tak tylko na żarty. Idziecie, idziecie ze mną do pokoju na wszystkiego. Damian tak samo. Bierzcie plecaki. A wszyscy rozejść się. Idziesz. Serio? Serio. Uczennicom jest głupio, że nauczycielka przyłapała je na bójce. Nadal mają jednak nadzieję, że zaimponowały tym Damianowi. A ja mogę? Ty będziesz stał. Słucham uważnie, o co poszło. Tylko bez ściem, że to były żarty. No proszę pani, bo dziewczyny się pobiły o mnie, bo Paweł im coś naściemniał, że ja niby tego chcę, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Co? Co? To nie był twój pomysł? No nie, mówiłem wam to, ale do was nic nie docierało. Dziewczyny, ale poczekajcie, przecież wy jesteście przyjaźnicie, tak? Jak mogłyście się pobić o faceta? No bo Damian nam się obóz spodobał i umówiłyśmy się, że żadna z nas nie będzie go podrywać. Potem tak jakoś wyszło. No bo Amelia zaczęła pierwsza z nim rozmawiać. No to ja nie mogłam zostać w tyle, no i się pokłóciłeś. Niewiarygodne, Damian. Powiedz mi proszę, czy ty wyraźnie zaznaczyłeś dziewczynom, że nie jesteś nimi zainteresowany i do niczego ich nie zmuszałeś? W sumie powiedziałem im, żeby napisały za mnie wypracowanie z polskiego i wtedy którąś z nich wybiorę, ale naprawdę chciałem je tylko odstraszyć tym, serio. Niewiarygodne to jest. Dziewczyny, ja naprawdę nie będę się z żadną z was umawiał. Dobra, Damian, proszę ci, idź już. Porozmawiamy później, dobrze? Zresztą z Pawłem też. A pani Żabińskiej o wypracowanie wspomnę. Dobrze. Do widzenia.